7:09. Rozmowa poranka. A moim państwa gościem jest redaktor Krzysztof Ziemiec, kanał internetowy Otwarta Konserwa. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Pan to potrafi rozbujać radyjko z całego rana muzycznie. Gratuluję. Staram się, a no właśnie, miłośnik brytyjskiej muzyki, przy okazji właściwie warto by było dodać. No ale chyba nie uciekniemy do tego domku na wsi, nie uciekniemy sobie gdzieś z dala, bo polityka jest bardzo, może nie to, że intensywna, ale nawet wręcz agresywna, spoglądając na to, co się dzieje, mimo już letniej aury. No niestety, ma pan rację, nie uciekniemy, choć warto, dlatego że zdaje się, że znów idą upały do Polski. Ten weekend, który się zbliża przed nami, ma być znów upalny, więc lepiej rzeczywiście uciekać z miasta w taką pogodę. A co do polityki, no niestety też ma pan rację. Ja mam takie wrażenie, że polityka dzisiaj wkracza trochę tak jak taka ośmiornica do okien, do każdej szczeliny i próbuje nas wciągnąć w ten wir. Ten wir jest o tyle niebezpieczny, że mam takie wrażenie, że polityka przestała być narzędziem do tworzenia wartości dodanej, dobra, do scalania, a służy tylko już i wyłącznie do dzielenia. Ja nie mówię, że wszystko, co się dzieje, jest złe, ale mam takie wrażenie, że większość rzeczy, o których szczególnie mówią media, jest coraz mocniej toksyczna i mam takie wrażenie, że coraz więcej ludzi od polityki będzie się odwracało, dlatego że a, nie będzie je do końca rozumiało, o co chodzi, a b, będzie miało po prostu tego wszystkiego dość, dlatego że jest to brudna gra różnych interesów, czy partyjnych, czy publicznych, czy prywatnych, więc niestety chyba nie. Ale nie wiem, co pan miał dokładnie na myśli, zadając to pytanie. Za chwileczkę właściwie przejdziemy do tych konkretów politycznych, ale zainteresowała mnie kwestia tego, że ludzie będą odwracać się od polityki i czy to będzie wyglądało trochę w ten sposób, czy wspomniał pan o tym, że coraz mniej ludzi rozumieją politykę, ale to ze względu na to, że jest po prostu tak silny natłok informacji, szum informacyjny, pewien chaos wytworzony przez obecne media, które może bym to nazwał TikTokują się, bo wszyscy są tylko zainteresowani tylko jedną sekundą, spojrzenie tylko na lead i nie czytanie całych artykułów, co powoduje tak naprawdę ogromną ignorancję wśród społeczeństwa. Ja myślę, że najgorsze w dzisiejszych czasach jest to, że wielu z nas nawet nie chce znać prawdy, bo jest ona zbyt bolesna albo za mało zrozumiała i uodparnia się na jakiekolwiek argumenty drugiej strony, wierząc tylko w swój własny jakiś taki świat, przekaz. No, ten taki, taka cała definicja o byciu w kloszach różnych, ona się dzisiaj bardzo mocno potwierdza. To media społecznościowe, myślę, narzuciły tego typu narrację, że my lubimy, słuchamy tylko tych, co my lubimy, albo ewentualnie nasi najbliżsi czy nasi znajomi nam polecają. Więc jeśli ktoś będzie święcie przekonany, że jedna partia to największe na świecie zło, to nigdy nie pomyśli, że może to jest jakaś tam narracja zbudowana właśnie po to, żebyśmy my tak myśleli, a prawda niekoniecznie musi być aż taka. Więc to są sprawy skomplikowane, ale generalnie dzisiejsze media, te społecznościowe, internetowe, szybkie, niezrozumiałe, gdzie jest przecież bardzo dużo informacji fałszywych, których nawet najlepsi dziennikarze czasami nie są w stanie rozszyfrować. Przecież ilu znakomitych dziennikarzy, ba, tuzów dziennikarstwa uwierzyło w tak zwane fake newsy i potem nawet nie chcieli za to przepraszać czy kajać się. Więc to pokazuje, że bardzo trudno jest dzisiaj rzeczy pewne weryfikować i ludzie naturalnie będą po prostu chcieli, a wakacyjny czas temu sprzyja, odsapnąć od tego całego, no, powiem szczerze, bagna, które się wylewa, uciec w prywatność, na plażę, na ryby, nad wodę, na grzyby, czy na rowery, po to, żeby po prostu mieć troszeczkę więcej tego zdrowia psychicznego dla siebie. Odwieszam na chwilę ten wątek, zawieszam go pod sufitem jak żarówkę, bo wrócimy do niego, bo wydaje mi się, że o tym także jest na sam koniec moje pytanie dotyczące projektu Otwarta Konserwa, ale to na sam koniec. Przechodzę do konkretów, bo do Sejmiku Małopolskiego. Radni Sejmiku nie wybrali wczoraj marszałka Małopolski. Czy to oznacza, że Jarosław Kaczyński traci wpływy w swojej partii? Ja myślę, że gdyby tracił, to pan Kmita nie miałby tak wysokiego poparcia cały czas, jak to niektórzy próbują właśnie sugerować, że to jest brak wpływów Jarosława Kaczyńskiego. Zobaczmy, że o włos, za każdym razem, to już było czwarte wczoraj wieczorem głosowanie, za każdym razem Kmita przegrywa dosłownie o jeden czy dwa głosy, więc to pokazuje, gdyby ludzie w Prawie i Sprawiedliwości chcieli się zbuntować, to już by dawno przeszli na drugą stronę. To są pojedyncze przypadki, więc chyba zawsze się mówić o traceniu wpływów. Natomiast na pewno jest tam coś, czego właśnie przeciętny słuchacz, widz czy czytelnik no nie rozumie, bo to są różnego rodzaju
partyjno-prywatne jakieś urazy, powiązanie, które sprawiają, że ten, a nie inny kandydat jest przez niektórych nie do poparcia, więc to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość traci te wpływy, tylko ten konkretny kandydat, człowiek, który przypomnijmy kiedyś był wojewodą i podobno, ja mówię podobno, bo nie znam klimatów krakowskich, tylko tyle, ile zdążę zorientować się czytając między wierszami, miał zrazić do siebie dużą część partyjnego establishmentu związanego z Krakowem czy Małopolską i dlatego to, co się teraz dzieje, jest efektem odbicia tego wszystkiego, co było przez ostatnie lata. I ja myślę, że może dojść, bo do 10 lipca Sejmik musi zdecydować, jeśli nie wybierze, no to wtedy może dojść do przedterminowych wyborów i moim zdaniem coraz bliżej jest takiego wariantu. Jeśli by doszło, no to będzie to na skalę polską ewenement, bo do tej pory wcześniej czegoś takiego nie było. Chociaż co druga strona myśli o stronie dzisiejszej rządowej, obiecuję, że teraz będzie taki nowy kandydat, który będzie w stanie uzyskać poparcie także od części polityków Prawa i Sprawiedliwości. No zobaczymy, czy tak będzie. Ja myślę, że chyba nie, że obie strony się okopały, obie strony chcą wygrać, ale te partyjne czy prywatne różnego rodzaju przepychanki na razie biorą górę. Zobaczymy, co będzie. Na pewno ciekawy czas dla tych, którzy obserwują politykę. Natomiast no, zły czas dla lokalnej społeczności, bo to na pewno nie służy ani dobru wspólnemu, ani temu, jak czy miasto, czy Małopolskę mogłyby wyglądać, bo zdajmy sobie sprawę, że jeśli ta inercja przecież jest w polityce też duża, jeśli te wybory się opóźnią, no to też opóźni się uchwalenie nowych władz, pewne decyzje będą opóźniane, mamy czas wakacyjny, potem nowe budżety, no nie jest to na pewno dla lokalnej społeczności dobre. Pan pracuje od jakiegoś czasu w kanale internetowym, ale my jesteśmy w tradycyjnym medium, co powoduje, że mogę tylko dotknąć pewnych tematów i będę to robił po jednym właściwie pytaniu, bo tematów jest wiele. Ale bardzo dobrze, ja znam realia radiowe, także proszę uciekać do przodu. A więc właśnie, odwołuję się do pana doświadczenia radiowego, w szczególności do radiowej trójki, przypominam, lata 90. Przechodzę do kolejnego tematu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami w 2019 roku zażądał od Zbigniewa Ziobry, aby kandydaci Solidarnej Polski natychmiast przestali wykorzystywać środki z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej. To jest treść listu, który opublikowała Gazeta Wyborcza. I teraz pytanie, bo z jednej strony prawica mówi o tym, że list jest absolutnie niewiarygodny, publikacja jest niewiarygodna. Trochę wracając do tego, jak dzisiaj podchodzimy do tego, czy wierzymy w prawdę, czy nie. Ale z drugiej strony pytanie jest przecież wiarygodne, możliwe właściwie, że Jarosław Kaczyński mógł popełnić taki błąd, który może kompromitować w ten sposób środowisko i Prawa i Sprawiedliwości, no bo z jednej strony wiedział o tym procederze prezes Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony całą suwerenną Polskę Zbigniewa Ziobry. O tym także, do tego się odnosił także już Krzysztof Bosak, który chyba będzie próbował jako środowisko Konfederacji wykorzystywać ten właśnie, te publikacje do tego, aby ten przepływ elektoratu z Prawa i Sprawiedliwości do Konfederacji płynął, no i mówi, że Jarosław Kaczyński po prostu popełnił błąd. No, jeśli Krzysztof Bosak mówi, że popełnił błąd, no to Roman Giertych i cała najwyższa półka Platformy mówi, że popełnił nawet wykroczenie karne i tutaj będą domagać się od niego odpowiedzialności karnej za to, co zrobił. Ja myślę, że jeszcze większy błąd byłby wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński by nic nie zrobił, takiego listu by nie było i dałby ciche przyzwolenie na wykorzystywanie takiego funduszu, więc to nie świadczy źle o Jarosławie Kaczyńskim, natomiast rzeczywiście pisanie takiego listu, czyli no, bycie świadomym takiego procederu, no, świadczy o tym, że niestety, ale Jarosław Kaczyński dawał gdzieś, może nie ciche pozwolenie, ale wiedział o tym wszystkim i nie zrobił z tym nic. Więc ja myślę, że list jest wiarygodny, zresztą wczoraj chyba w programie Moniki Olejnik jeden z polityków suwerennej Polski potwierdził, że tego typu listów oni dostawali od prezesa znacznie, znacznie więcej. Nie powiedział jakich, no, ale jeśli potwierdził, że były takie listy, to znaczy, że ten też pewnie jest prawdziwy. Inne pytanie, skąd on dostał się akurat do Gazety Wyborczej, bo przecież z nieba nie spadł, prawda? Możemy się tylko domyślać, skąd się wziął, jak dzisiaj wygląda to całe niby śledcze dziennikarstwo, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Więc myślę, że to jest bardzo duży kamień u szyi dla
przede wszystkim suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry i całego środowiska politycznego, ale to jest coś, co też będzie ciążyło na pewno na Prawie i Sprawiedliwości. Politycznym zyskiem z tego wszystkiego dla Platformy Obywatelskiej ma być, i to politycy już niektórzy nie ukrywają wręcz, najpierw zapłacenie ogromnych kar przez Prawo i Sprawiedliwość, potem odebranie partyjnych subwencji, a na końcu po prostu anihilacja, bo chyba to jest cel główny dzisiaj tego całego, przynajmniej zespołu do spraw badania nieprawidłowości pod wodzą Romana Giertycha. Myślę, że on też się z tym nie kryje, że to jedynym czy głównym celem jest po prostu anihilacja, czyli zlikwidowanie Prawa i Sprawiedliwości, tak żeby żadne tego typu ugrupowanie już na jego zgliszczach się nie odrodziło, co oczywiście jest złudne, bo to tak jakby z drugiej strony ktoś chciał powiedzieć, że jak zlikwidujemy jakąś tam gazetę czy telewizję, to ci, którzy oglądali i czytali, przestaną istnieć. Nie, no oni będą istnieli, tylko wybiorą sobie zupełnie inne medium albo stworzą zupełnie nowe, choć stworzenie dzisiaj partii politycznej, która miałaby no, jakąś siłę i przebicie, jest bardzo, bardzo trudne bez subwencji, pieniędzy, a przede wszystkim bez struktur, więc to będzie na pewno bardzo, bardzo duży cios dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale znów powtórzę to, co mówiłem wcześniej, że dla wielu wyborców to, co się dzieje, jest kompletnie niezrozumiałe. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że część osób, a ja mam takie okazje rozmawiania z różnymi ludźmi, tak zwanymi normalnymi, szarymi, oni bardzo często mówią tak: kradli jedni i drudzy. Różnica jest taka, że tamci się nie dzielili, a Prawo i Sprawiedliwość przynajmniej się z nami dzieliło. Więc myślę, że jeśli taki sposób myślenia będzie górą, będzie zwyciężał, no to Prawo i Sprawiedliwość nie grożą ogromne straty, czy wizerunkowe, czy właśnie w przepływie elektoratu, chociaż na pewno, i to jest naturalne, nie tylko Konfederacja, ale przede wszystkim też właśnie Platforma będzie próbowała robić wszystko, żeby najpierw odciąć wyborców, zresztą Donald Tusk umiejętnie to robi w postaci odcinania się od wyborców w PSL-u i Lewicy. To jest tak, że Platforma dzisiaj bardzo chętnie zyskuje elektorat tych partii i bardzo chętnie ogranicza ich wpływy w koalicji, więc tutaj będzie podobny ten proces cały czas. Ale krótko mówiąc, jest to bardzo zły polityczny czas, szczególnie dla suwerennej Polski, która widać na naszych oczach się rozsypuje. Partii, która chyba bez Zbigniewa Ziobry, jeśli nie wróci do polityki, nie wiem jaki jest stan jego zdrowia, wszyscy ci, którzy go dobrze znają, mówią, że nie najlepszy, więc do polityki się na razie chyba nie wybiera tej takiej czynnej, więc pewnie ta partia będzie w zaniku. No i Prawo i Sprawiedliwość też na pewno będzie na tym traciło. A czy będzie tracić na podwyżkach cen energii koalicja rządząca? Bo to będzie dotykać właśnie tak zwanych, właśnie tych normalnych ludzi, takich przeciętnego zjadacza chleba. I to będzie się także odbijać na czkawką w sondażach, jeżeli chodzi o poparcie dla partii, które są w koalicji obecnie? Na pewno, choć jeszcze nie dziś. Dziś, czyli od 1 lipca, mamy podwyżki te 20-30% cen energii. Kolejne czekają nas od 1 stycznia, ale to jest nie koniec całego procesu, bo myślę, że trzeba do tego dodać bardzo wczoraj podane złe, kolejne zresztą wskaźniki nastrojów w polskim przemyśle, tak, bo to są po raz kolejny wskaźniki pokazujące spadek nastrojów i spadek zamówień. To jest bardzo, bardzo groźne, szczególnie zamówień, jeśli chodzi o polskie produkty, które wysyłaliśmy na eksport. To jest rok do roku kolejny spadek, czyli poniżej zera, tak? Więc to pokazuje, że mamy kłopoty, że Europa ma kłopoty. Jeśli do tego dodamy pewne ruchy, które już widzimy, no, w dość dużych zwolnieniach u pracowników w niektórych też właśnie firmach przemysłowych w Polsce, jeśli do tego z powodu na przykład podwyżek cen energii i wzrostów kosztów produkcji, a zarazem wzrostów towarów, dojdzie do pewnych ruchów inflacyjnych i też myślę, że pewnie zwolnień, niech sobie, że grupowych, ale dużych, licznych, znacznych, w pewnych dużych firmach, korporacjach, co odczują, bo te wzrosty cen energii w pierwszej kolejności, myślę, będą odczuwali mieszkańcy mniejszych miast, czy może nawet wsi. Jeśli one przyjdą później, bo przyjdą później rykoszetem i te zwolnienia też przyjdą w korporacjach, odczują je, powiedzmy, taka średnia półka w większych czy dużych miastach i wtedy nastroje społeczne na pewno się zmienią. Bez wątpienia. Kiedy to nastąpi? Niektórzy uważają, że jesienią. Ja uważam, że jeśli już, to dopiero od przyszłego roku. A czym to będzie skutkowało? No to pokazały ostatnie wybory we Francji, bo te wszystkie dane, które wczoraj przychodziły, pokazują, że te partie skrajne, czyli no ten ruch narodowy, największe poparcie, największe uzyskał wśród ludzi, którzy w ostatnich latach najmocniej zubożeli. Z różnych powodów, ale to są właśnie ci. Tam ruch narodowy bezapelacyjnie wygrywa we wszystkich, czy miastach, czy wsiach, czy mniejszych, dużych miastach. Dopiero ten tak zwany establishment z dużych miast, czyli pewnie Paryża, Lyonu, ci ludzie, którzy zarabiają bardzo dobrze, jeśli nie ekstremalnie dobrze, oni są zwolennikami innych partii. Ale to jest mała grupa tam, a co dopiero u nas. U nas takiej grupy właściwie
no nie ma, może to jest kilkuprocentowa grupa, mało znacząca, choć pewnie bardzo wpływowa i bardzo głośna. Krótko mówiąc, na pewno to się odbije na sondażach partyjnych, na sympatiach, tylko moim zdaniem trzeba będzie jeszcze na to poczekać. Zubożenie niestety boję się, że będzie duże. Nieco starsi pewnie sobie poradzą, nieco młodsi znacznie gorzej, bo oni będą obciążeni ogromnymi kosztami kredytów, a właściwie młode pokolenie dzisiaj żyje absolutnie ze wszystkim na kredyt. I mieszkanie, i samochód, i wakacje, i nawet często jakieś ubranie, czy inne kursy doszkalające, więc oni odczują to najbardziej boleśnie i boję się, że to może też gdzieś tam skutkować różnymi turbulencjami społecznymi. Oby nie. Nie jestem socjologiem, więc to są tylko moje odczucia dziennikarskie. To byłby idealny moment, żeby przejść do kolejnej naszej rozmowy, a naszym kolejnym gościem będzie Kacper Kita z Nowego Ładu i będziemy rozmawiać o wyborach we Francji. O, to się cieszę, że mogę wprowadzić. Tak, ale zanim jeszcze wprowadzimy, ostatnie pytanie dotyczące kanału Otwarta Konserwa, bo już pierwszy raz przedstawiam pana u nas na antenie, nie jako dziennikarz Telewizji Polskiej, nie jako były dziennikarz Telewizji Polskiej, tylko właśnie kanał Otwarta Konserwa. Czym jest ten kanał, proszę nam powiedzieć? Dużo by mówić, nie wiem od czego zacząć. Jest to projekt obliczony, powiem tak, nie chcę, żeby to szumnie zabrzmiało, na jakościowe dziennikarstwo. Mam takie wrażenie, że media te tradycyjne, w których i pan pracuje, i ja pracowałem, w dużej mierze, nie zawsze, w dużej mierze nastawione są na proklask, na błysk, czyli dyskusja z trzema politykami w ciągu 10 minut w studiu telewizyjnym nie ma prawa się udać, żeby słuchacz, widz coś z tego miał, to znaczy jakąś wartość dodaną, żeby bardziej zrozumiał politykę, świat. Nie ma szans, tam jest tylko okładanie się pięściami i wygrywa ten, kto zrobi większy show, a dziennikarz też, umówmy się, bo pracuje w tej branży nie od dziś, też dostaje potem pochwały, ale było dobrze, bo były emocje, bo iskrzyło, to się oglądało, prawda? No więc ja chcę pokazać, że tego typu dziennikarstwo dziś jest już złe, bo ono budzi tylko złe emocje i budzi podziały. Ja bym chciał, żeby dziennikarstwo, a mam wrażenie, przekonanie wręcz, że jest potrzeba na takie dogłębne, analityczne dziennikarstwo, tylko na to potrzeba właśnie więcej czasu, nie 10-15 minut, a pół godziny, czy nawet godziny i takie dyskusje na moim, czy naszym, bo to nie ja sam przecież ten kanał tworzę, kanale można zobaczyć, można słuchać, to są rozmowy, które myślę są aktualne, bo też tak staram się dobierać gości, tematy, nie zawsze, ale często, żeby były aktualne jeszcze przez kilka dni, a może nawet i tygodni, tak żeby one się mogły klikać. Najlepszy dowód, ostatnio zrobiliśmy rozmowę dotyczącą fentanylu i zagrożeń, ona zboczyła w zupełnie inne obszary i myślę, że przez to właśnie była bardzo ciekawa, bo gość sam zaskoczył i mnie i pewnie naszych widzów, bo szedł pod prąd. Jego zdaniem zagrożenia są zupełnie gdzie indziej, ale gdzie, to już odsyłam do kanału, bo one też dotyczą spraw, które u was na antenie są poruszane, czyli po prostu rodziny, tej najmniejszej wspólnoty. Jeśli tam jest źle, jeśli tam nie ma zrozumienia, jeśli tam ludzie się nie słuchają, a krzyczą na siebie, to potem będą krzyczeć na siebie na ulicy, w pracy czy w parlamencie, bo to wszystko ma swoje odbicie. Potem będą różnego rodzaju nieprzyjemne sytuacje związane właśnie z uzależnieniami czy jeszcze gorszymi chorobami. Także odsyłam, polecam. Są ciekawe, naprawdę analityczne, długie rozmowy z różnymi gośćmi. Jesteśmy otwarci na wszystkich, nie zamykamy się w konserwie, która jest odbiciem jakimś taką grą słów oczywiście do konserwatyzmu, dobrze pojętego, czyli po prostu szukania prawdy niezależnie od tego, jaką ona jest. Otwartość już bardzo rzadka cecha wśród dziennikarzy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Dziękuję za zaproszenie. Kłaniam się. Krzysztof Ziemiec, kanał Otwarta Konserwa, a my już za chwilę będziemy rozmawiać o Francji. 7:09. Rozmowa poranka.